A teraz przejdźmy do tematu, moi drodzy. Bo generalnie wczoraj zobaczyliśmy trailer Silent Hilla, nie? Excuse me. No i nie wiem jak dla was, no ale dla mnie to wygląda giga drewnianie. Jak patrzę na te postacie, te modele, to wygląda jak Kratos z PS3. To jest w ogóle jakiś tani Leon Kennedy. Gra jest zremakowana w 2024 roku, dostępna na PS5 również i w ogóle nie jest next-genowa. I jasne, tło, otoczenie nie wygląda najgorzej, ale i tak mam wrażenie, że to nie jest w żaden sposób next-genowe. Teraz uwaga, bo zrobiono porównanie. I nie wiem jak wam, ale o, tutaj to jest to, tak, dobra. Ja w ogóle mam wrażenie, że mimo jakby oczywiście gorszej grafiki, to Silent Hill 2 oryginalny był dużo mroczniejszy. Oni się pozbyli jakoś takiego mroku, mam wrażenie, z tej gry. Nie wiem, w ogóle beka, że postacie wyglądały lepiej wtedy. Autentycznie wyglądały lepiej niż teraz. To jest niesamowite. Zobacz to. No przecież wcześniej postacie wyglądały lepiej. Jasne, ona ma jakieś proste ręce strasznie, aż za proste, ale nie wiem, coś tu się stało niedobrego z modelami postaci. No dobra, on może wygląda faktycznie lepiej teraz, ale still, nie? No i generalnie tutaj IGN zrobił takie porównanie. No powiem tak, dla mnie, jeżeli chodzi o mrok, to Silent Hill oryginał wygrywa totalnie. Nie wiem, on był taki brudny, taki nieprzyjemny, taki ciężki się wydawał ten Silent Hill. A tutaj, jasne, ta mgła została zrobiona trochę inaczej, to całe otoczenie, obskurny taki, no. A ten nowy Silent Hill, taki kurczę, jakbyś w niebie był, jakbyś chodził sobie w jakimś jasnym, ślicznym wymiarze. On nie jest już taki brudny i ciężki. Kunszt horroru i dark fantasy to jest to, a nie cukierkowość? No kurde, to na przykład ta scena w Łodzi spoko, nie? Ale zobaczcie. Jasne, animacje są... Chociaż kurde, powiem wam zupełnie szczerze, on chodzi jakoś tak strasznie drewnianie. Nie wiem, czy widzicie, ale jego nogi, jak oddzielicie od torso, to ta górna partia ciała jakoś tak strasznie sztywna jest. Zobacz to. Jak sunie. Jakoś tak nienaturalnie chodzi, mam wrażenie. Za dużo światła, to na pewno. I na przykład tutaj to wygląda nieźle, wiadomo. Ale kurczę, czy ogólny obrazek survival horroru, który ma być ciężkim, mrocznym klimatem, nie wypada mimo wszystko lepiej w starszej części, w starszym wydaniu? Bo tak trochę mi się wydaje. Nie wiem, zobacz, to jest oryginał. Oni totalnie tę grę rozjaśnili. Oni totalnie stworzyli z niej dużo bezpieczniejsze wrażenie. To po prostu wygląda... Nie wygląda jak Silent Hill, tylko jak Łódź w tym momencie. Jakby dobra, fabularna jakaś scenka, spoko. Ale po raz kolejny, nie? Nawet ta scena, ona jest trochę mroczna faktycznie, ale jak sobie to porównasz, to tutaj też jest na podobnym poziomie to. Ta oryginalne wydanie Silent Hilla 2, nie wiem czemu, wydaje się naprawdę dobre w dalszym ciągu. Nie ma tego brudu, no. Ktoś dobrze opisał, ja czytałem jakieś komentarze, nie wiem czy pod tym, czy pod innymi filmami, ale że Silent Hill 2, jak w niego grałeś, potem się czułeś po takiej rozgrywce, jakbyś musiał wziąć prysznic, że ten klimat był tak brudny i ciężki. A no to wygląda totalnie nie w ten sposób, ten nowy remake. Gra światem jest mega ważna, no. Ten remake wygląda tanio. Nie ma jakiejś rewolucyjnej grafiki. Modele wyglądają nieraz moim zdaniem gorzej na pierwszy rzut oka. Klimat jest słabszy, ale oczywiście jest wyższa rozdzielczość i potencjalnie lepsze animacje. Oczywiście, że tak. Tylko teraz pytanie, czy to jest warte swojej ceny? A ta cena wynosi 324 zł, moi drodzy. Dostępne w przedsprzedaży. To jest to, o co tutaj się, że tak powiem, temat rozchodzi. Bo fajnie, że Silent Hill jest unowocześniany, nie? Ale kurczę pieczone, no dla mnie ten remake wygląda na 150 zł, może 200, bo Silent Hill to mega marka. A oni na nostalgii graczy, na tym, że to jest jeden z tytułów, które kreują tak naprawdę dziedzictwo survival horrorowego gatunku, chcą wydoić z ludzi kasę.
teraz lepiej. Digital Edition, Digital Deluxe, z jakimś tam wirtualnym artbookiem i dwoma dniami wczesnego dostępu, kosztuje już bliżej 400. Także tyle za Silent Hilla, a teraz, jeżeli widzimy te porównania, tak, to zakładając, że zostanie dodane trochę nowego kontentu do gry, ale pewnie gra będzie co do zasady podobna i trzyma się konwencji założonej w oryginale, no to możemy spodziewać się podobnego czasu rozgrywki. Czas rozgrywki Silent Hilla 2 z 2001 roku, moi drodzy, 8 godzin. 8 godzin. Także możemy założyć w potencjalnym tutaj scenariuszu, że będzie to 10 godzin, może 12, tak czy inaczej, wydaje się to raczej grą na jeden dzień, survival horrorem, jednorazowym experience'em. Pyramid Head wygląda nie najgorzej, umówmy się. I ogólnie to wygląda nawet okej, ale... To są kurcze kadry reklamujące grę i jasne, że one będą wyglądać dobrze. Jak widzisz sobie ten gameplay, to moim zdaniem, pominę już fakt, że to akurat co oglądamy chodzi w jakichś 30 fpsach, ale to nie wygląda jakoś fenomenalnie, powiem szczerze. W sensie to nie jest tak, że grafika świadczy o tym, że gra jest dobra czy nie. Silent Hill 2 jest grą cudowną i pewnie będzie wybitną produkcją dla ludzi w dalszym ciągu, bo dużo tam nie zmienią. Ale kurczę pieczone. Ale w Silent Hillu chodzi też o to, że możesz mieć różne zakończenia, więc to nie jest gierka na jeden raz, jak chcesz osiągnąć trochę inny koniec historii. No dobra, czyli tobie się podoba cena 300 ponad złotych, bo są różne zakończenia. Kto co lubi. Żeby nie było, grafika wygląda dobrze, momentami bardzo dobrze, ale modele, postaci i ich naturalność jest w ogóle nie na miejscu. Sorry, jak ja widzę, jak on się rusza, patrz jak on się rusza. To jest remake, kurde, 2024 rok, gra wychodzi, nie? Jest tragedia, ziomek. Cena 199 zł lub mniej za to byłaby okej? Okay? Nie wiem, pewnie byłaby dużo, dużo bardziej akceptowalna. Moim zdaniem ten remake wygląda spoko, ale biorąc pod uwagę jego cenę i to, jak ostatecznie wyszedł, jak widzę po gameplayu, to mam wrażenie, że dużo bardziej jest to taki skok na nostalgię, a nie typowo chęć unowocześnienia klasyka. O, obawiam się o to, że to może nie być najlepsze. Za 8 godzin 330 zł, no to otoczenie jest dużo mniej horrorowe po prostu. Jest dużo mniej horrorowe. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mgła robiona w tych czasach wygląda po prostu, mimo że realistycznie, to mniej strasznie, ale no tak wygląda. Widzę, że trochę pozmieniali mapkę. Spoko. Czy to wygląda gimp? Zobaczmy. To jest... czekaj, pokaż oryginał. No wiadomo, gierka 2001 rok. Powiem szczerze, jak na 2001 rok, to ta gra wygląda dalej dobrze. 23 lata temu tam z gra. No to wygląda bardzo rezydentowo. Natomiast feeling strzelania z tego pistoletu... Zobaczymy, jak to będzie. Domyślam się, że ten przeciwnik w taki specyficzny sposób ma się ruszać, natomiast nie wiem, te animacje są mega dziwne. On się rusza tak drewnianie, Jezus Maria, nie, główna postać jest tak źle zrobiona pod tym względem. Sama gra trudnościowo może być rzeczywiście wymagająca. Silent Hill jako survival horror był naprawdę trudny, bo tam były podobno realnie trudne zagadki, że nie trzymali cię za rączkę i nie było to takie oczywiste wszystko. Znaczy, no powiem tak, wygląda graficznie jak Resident Evil 2 remake, nie? W sumie, chyba. W ogóle Resident Evil 2 remake też miał, jeżeli się nie mylę, ten problem. On też jest taki jasny. Są mody, które zdejmują ci ten taki szarawy filtr, który w tej grze występuje i nakładają trochę więcej takiego mroku. Edytują troszeczkę grafikę tej gry. Nie zmienia faktu, że Resident Evil 2 wyszedł naprawdę dobrze, moim zdaniem. Tyle, że Resident Evil 2 wyszedł 5 lat temu. No właśnie, to jest ta rzecz, nie? Liczę bardzo, że będzie dobry, bo to jest, kurczę, jeden z moich ulubionych gatunków i chciałbym, żeby taki klasyk, który ten gatunek tak naprawdę po części stworzył razem z Residentem, wypadł dobrze, ale no cena jest tragiczna. Uważam, że totalnie nieadekwatna do tego, co dostajemy na pierwszy rzut oka. Grafika nie jest najważniejsza. Silent Hill 2 na pewno stoi dobrą historią, ciekawymi zagadkami i intrygującym designem przeciwników. I to w tej grze będzie dalej występowało. Tylko pytanie, czy to jest wystarczająco dobre po 23 latach dla fanów Silent Hilla, żeby im się podobało, nie? Bo to w sumie ich zdanie będzie najważniejsze. Czy fani Silent Hilla będą zadowoleni, nie? Reshade pójdzie w ruch jak nic, żeby mroczniej
mocniejszy był. No, wydaje mi się, że to będzie można modami usprawnić, bo sorry, ale ja w ogóle nie czuję strachu oglądając ten trailer. To w ogóle nie wygląda horrorowo dla mnie, to co tu się dzieje. A few moments later. Czy temat Silent Hill jest jeszcze mocniejszy niż myślałem? Stary, kurwa, ta gra normalnie kosztuje 200-250, a my jesteśmy zaraz za Szwajcarią. Także jak mówiłem o tej jakości do ceny, to będąc Polakiem czuję się jeszcze bardziej wydymany teraz, bo 250 zł na pewno brzmi lepiej niż 320, umówmy się, tak? Bo to polskie studio robiło i lecimy na sentymencie, że Polacy robią... Tak, dokładnie tak. To jest dokładnie to. Ta gra jest droższa w Polsce, prawie tak droga jak w Szwajcarii, tylko dlatego, że robili ją Polacy. Jestem przekonany. To jest absurdalne. Po prostu tego nie kupujcie. Bez kitu. Weźcie se... zemulujcie i zagrajcie w oryginalnego, albo weźcie sobie, ogarnijcie PS2, podłączcie do TV-ka i zagrajcie w Silent Hill 2 oryginalnego. Gameplay pewnie będzie dokładnie ten sam. Nie wiem, czy za tą cenę nie kupisz tej jakiejś używanej Playki 2. Dochodzimy do momentu, w którym nie powinniśmy grać w gry gigantów. Jak chcemy coś kupić, to indyka. Oczywiście, że tak. Od dłuższego czasu jesteśmy w takim momencie, gdzie po prostu nie powinno się kupować dużych gier, tych AAA-ów, bo te AAA-e, już pominę fakt, że one w 95% przypadków, no bo 5% to jakieś Baldury, Final Fantasy czy inne Soulsy, to pozostałe przypadki to są po prostu ścieki. To są gry dużo gorsze jakościowo niż indyki zrobione z pasji. Kurczę pieczone. To jest dla mnie chore. 324 zł. Ja przed chwilą byłem przekonany, że ta kwota po prostu taka jest na świecie. Okazuje się, że żeby nie było 250 zł za ten remake, to moim zdaniem dalej za dużo. Ja bym zapłacił za ten remake 199,99. Najwyżej. Moim zdaniem to była w miarę adekwatna cena, biorąc pod uwagę, jak to wygląda i dodając do tego aspekt nostalgii i tego, czym jest Silent Hill jako seria, że ma duże znaczenie. Ale 324 zł to jest absurd i na tle innych państw to jest jeszcze większy absurd, gdzie próbują po prostu wydoić z Polaków, po pierwsze po złym przeliczniku pewnie licząc, a po drugie lecąc na tym, że to Polacy robili remake. Chyba po prostu zagramy sobie w dniu premiery w Silent Hill 2 oryginalnego. Bo jasne, mógłbym to kupić, ale po co?